Jak to pijemy owoce z tych pięknych sadów sandomierskich? Wyjaśni nam to krótka wizyta w przetwórni owocowej prowadzonej w Dwikozach przez centralę ogrodniczą. Jabłka wędrują najpierw do kąpieli, stąd dostają się do olbrzymiej przecieraczki. To się nazywa wycisnąć ostatnie soki. 60 ton jabłek dziennie zamienia się tu w płynny owoc. Jeszcze ostatnia próba w laboratorium, czy też aby dobra zawartość cukru. Praca w przetwórni jest całkowicie zmechanizowana. Stefan Nowiński, racjonalizator i przodownik pracy, dobrze zna swoją świetną rozlewaczkę, która napełnia i kapsluje 1200 butelek na godzinę. Inny automat nakleja etykietki. I już teraz wszyscy wiemy, jak to się dzieje, że możemy pić owoce. Poruszmy problem. Postawmy na płaszczyźnie. Wyciągnijmy wnioski. Uwypuklmy. Postulujmy. Proponujmy. Pierwsza linia nieugiętej walki o... Właśnie, o soczki owocowe. Rzecz w tym, że bezalkoholowe napoje produkowane coraz obficiej zalegają magazyny fabryczne. 500 000 butelek mają na składzie same tylko Dwikozy. Tu właśnie odbyła się ogólnopolska konferencja specjalistów. Przy okazji degustowano wyroby z całego kraju. Po setce czarnej porzeczki i nektaru morelowego, na zakąskę dyskusja. No, jednak nasze lepsze. Sami byśmy spróbowali, cóż kiedy w bufecie Kroniki, jak i w wielu innych, nic tylko limoniada ciepła i sztucznie barwiona.